szczerze. Zrobiłam to bardziej po to, żeby zmienić swoje życie, wyjść, żeby zdjąć tą taką złą łatkę, żeby zacząć coś nowego, coś fajnego i żeby nie mieć już tej łatki patologii. Dziewczyno, ale widziałaś się w lustrze? Oglądałam tego twojego OnlyFansa i tam szczerze zalatuje starotą. Ja oglądając twojego OnlyFansa czułam się, jakbym oglądała jakieś zdjęcia z domu starców. To jest żałosne! Ale zamknij się na chwilę. Z bliska wyglądasz jeszcze brzydziej. Nie wiem, czy to operacja pomoże. Jedyne, co będę robić, to kopać twoją głowę po oktagonie, jak już potkniesz się o swoje krzywe nogi. Nie da się na nią patrzeć. I żeby nie mieć już tej łatki patologii.